Halo, siemanko, to jest kanał Ole TV, ja jestem Damian. Dzisiaj obstawiamy Ligę Mistrzów. Moi drodzy, dokładnie, Liga Mistrzów. Są to kwalifikacje, czyli do Ligi Mistrzów prawdziwej jest jeszcze daleko, ale co chciałem wam powiedzieć, to jest właściwie drugi filmik, który nagrywam, bo wcześniejszy nagrywałem. Okazało się, że mikrofon był odpięty i wszystko poszło. Wszystko, szlak trafił, ale dobra, teraz mikrofon jest załączony, mamy... Takie pary grały tydzień temu we wtorek, takie pary grały tydzień temu w środę. Wielka niespodzianka w Legii. Legia zremisowała 1-1 w ostatnich minutach, strzelili wyrównującego gola, ale to ich bardziej zmotywuje do tego, żeby wygrać u siebie. Proszę, to są moje kupony. Co obstawiamy? Co ja bym obstawił? Co obstawiłem? Już obstawiłem między innymi coś takiego. Legia Warszawa, Steaua Bukareszt, Maribor, no i oczywiście, och, zapomniałem, co ja obstawiłem, Maribor, Debrecen, Steaua Bukareszt, tak, Debrecen, tutaj jest ta drużyna, złoty 25, złoty 50, złoty 40, złoty 65, jedna drużyna na wyjeździe, z półamatorami grają Legia Warszawa, złoty 65 to jest dobry, to jest bardzo dobry kurs według mnie. Tak, no Legia nie zagrała nic pięknego w pierwszym meczu, ale teraz już musi zagrać. Nie ma innego wyjścia. Tutaj mam na tej stronce 4,33 wynosi kurs. 4,33 wynosi kurs. Za 10 zł to jest 40 zł do wygrania. Tutaj, o proszę, maksymalna wygrana 4 dyszki. 15-13, a więc niedawno zawarłem ten kupon. No i kolejny. Aha, jeszcze co mnie zmotywowało, żeby tak zagrać. Steaua Bukareszt wygrała pierwszy mecz u siebie na wyjeździe. Pierwszy mecz u siebie na wyjeździe. Pierwszy mecz wygrała 1-0. Teraz będzie grała u siebie i to jest taka drużyna z taką mentalnością, która lubi udowadniać swoją wyższość, dlatego powinni tutaj wygrać. Legia Warszawa, St. Patrick Athletic. To nie ma żadnej gadki, tutaj musi Legia wygrać, że jak nie chce się skompromitować, jak nie chce być pośmiewiskiem przez najbliższy sezon, albo i nawet dłużej. Kolejna drużyna Debreczyn i Maribor. Tutaj motywacja moja była taka, że Debreczyn zremisował 0-0, tak samo Maribor. One muszą wygrać te drużyny, jeśli chcą awansować, a są tam dość dobre drużyny, które według mnie... mogą wygrać, nie na 100% na pewno, ale mogą wygrać, dlatego zagrałem tutaj zadyszkę, prawie 50 zł do wygrania przy takich meczach, myślę, że jest ok. Kolejny mecz, kolejny kupon właściwie, to są dwa mecze, Legia, no wierzę w nich naprawdę, może to trochę jest nie tak, ale wierzę w tą drużynę, że wygra, a druga... Drugie zdarzenie to jest Lewiada Tallinn ze Spartą Praga. Proszę, 10 zł kurs jest na Lewiadę Tallinn i ten kurs mnie bardzo cieszy, ponieważ pierwszy mecz zakończył się wynikiem 7-0 dla Sparty Praga. Sparta Praga pojedzie teraz do Estonii raczej w rezerwowym składzie i w nastroju takim, że będą mogli przegrać sobie 1-0, 2-0, nic się strasznego tam nie stanie. Po co im wygrywać na wyjeździe, męczyć się. Zwłaszcza, że jeszcze sezony nie wystartowały tak na pełną parę, a więc to jest dobry mecz, który można obstawić, naprawdę. Lewiada Tallinn ze Spartą Praga na Lewiadę Tallinn. Ten mecz obstawiłem za 3,60, to są moje ostatnie pieniądze na tym koncie, żeby obstawić. No i poszło, za 3,60 pomnożyło nam na 59,40. Dobra, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego, cześć.